internecie, których oni nie chcą wrzucić, gdzie on dzwonił do mnie i prosił mnie, o pomoc. Żeby pokazać, jaka jest prawda. Otrzymacie pisma, a raczej mnie musi podać, otrzymacie ode mnie pisma z moją pieczątką, Biuro Interwencji Obywatelskich, bo ja prowadzę, panie Lubieto. I macie, będziecie mieć termin do zwrotu pieniędzy dla mnie za nagrywanie ze mną filmy. Ty podchodziłeś, ja się nie skończyłem, przepraszam. Orgel dano, podchodziłeś pod moją posesję, bez pozwolenia, bez niczego. Panie redaktor, mnie tylko boli jedna rzecz, tutaj dam na początku. Tyle lat trwa to już. To już trwa lata całe. Ja zapytałem swojego syna, mówię, ojciec, to już dawna historia. I nikt nie załatwiono mu emerytury. Nie ma tak, renty jest, jakiejś, tak. Nie ma jakiejś opieki medycznej. Ta osoba, która opieki medycznej nie ma. Tak. I taki człowiek jest wykorzystywany do produkcji filmowej. Komu to służy? Kto to ogląda? U Boga ojca. Emitowanie takich treści. Kto to ogląda? Rozmawiałem z panem Kononowiczem, on powiedział, że oni się dzielą pieniędzmi, że to jest przedsięwzięcie biznesowe. Nie tylko pan Kononowicz, ale miliony ludzi, którzy to oglądają. Każdy, kto ogląda ludzkie poniżenie, doznaje wielkiego uszczerbku moralnego. Na programie dzieci wołają do tego pana knurze. Tego chcemy? Zgadzamy się na to? Czy to jest okej? Nie, zgadzamy się. Czy to jest okej? Okay? Nie możemy. Dzieci. Ale jeszcze. Ale przepraszam, nie może to jest... jedno zdanie. Nie może tak. Patologia być normą. Pokazywanie intymnego życia, fizjologii, pokazywanie tego, co zawsze było zamknięte przed okiem ciekawskim i robienie na tym pieniędzy. To jest znak czasu. Ludzie się na tym urządzeniu wzbogacają miliony złotych. Czego tutaj myśmy pytanie nie jest... rozumieli, tak zwani ludzie mediów? Pani ja redaktor, nie rozumiałam, pani na czym redaktor, polega Iga Świątek wygrała US Open i zarobiła swoją ciężką pracą, wybitna sportowiec, 2 miliony dolarów. Amerykańska raperka na udostępnieniu swoich zdjęć w jeden dzień zarobiła 14 milionów dolarów. My się możemy na to oburzać, ale pytanie jest takie, czy ten człowiek chce waszej pomocy i wtrącania się, bo wy chcecie z tego, co rozumiem, zamknąć go w domu pomocy społecznej. Panie mecenasie, chodzi o odbiorców, ja nie tylko byśmy go zamykali. Może on chce tak żyć. To jest szkodliwe. Pan rozumie? Zarabianie pieniędzy w ten sposób jest szkodliwe dla odbiorców. Dla tych milionów. Ja daję sobie prawo, żeby młodzież była wychowywana w poczuciu szacunku dla innych ludzi. Panowie walczyli jak lwy z właścicielem tego kanału, takim większym bratem z Ameryki. Co dało wasze wystąpienie do YouTube? Absolutnie nic. Tak jak widać, kanał w dalszym ciągu jest dostępny w internecie i nie zostały poczynione kroki ku temu. Co więcej, ja słyszałam, że ten kanał pan ma jeszcze nagrodę. Otrzymał nagrodę za wzorowy kanał, który przekazuje dobre treści. Podobno dostał srebrny przycisk. 100 tysięcy wejść. 100 tysięcy subskrypcji. A wejść jest dużo, dużo więcej. 20 milionów. Zwracaliśmy się oczywiście do serwisu YouTube, który odpowiedział, że nie stwierdził żadnych naruszeń na kanale pana Kononowicza. My, czy są ludzie, którzy mu pomagają, a państwo mówią o wielu rzeczach, ale nie pomogliście i nie pomożecie praktycznie na dzień dzisiejszy. A mówi tu mamy pan pato, o tej stronie. A tu mamy pato streamerów, którzy zamiast pomagać, przeszkadzają osobom pomagającym. I to wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Dzisiaj internet jest sfera bezprawia. Reklamowane są używki, narkotyki, wódka. Wszystko ze złamaniem ustaw i przepisów. I no i tak naprawdę mamy jedną zasadę, ta, którą niestety tutaj pan redaktor i pan prawnik wyznają. Czyli to, co przynosi zysk, jest moralne. My jako ludzie wrażliwi, społecznicy, no z taką wizją moralności i stosunków społecznych nie możemy się zgodzić. I będziemy przeciwko temu protestować. Wolność nie może krzywdzić tak innych ludzi. Nie, oczywiście to jest przecież my jest wykorzystanie osoby, która... Przepraszam, ja mam osoby, która jest nie do końca poczytalna. Biegli tak stwierdzili. Jest jak kukiełka. Wydaje mi się, że tak to właśnie wygląda. Natomiast autor... To on rzeczywiście ma pieniądze, ma duże pieniądze. Tak, tak twierdzi ta strona, ja że tak ten, uważam, patrząc na to wszystko, i to nagrywa, ma pieniądze. No właśnie, tak to wygląda. Problemem tutaj jest...